Otrzymamy pod organizatora, dostaliście Państwo karty do głosowania na najlepszych zawodników turnieju, najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza. Proszę. Ale z kim to się dopiero okaże? Drugi półfinał dzisiejszego turnieju Stoper Poznań kontra Kotwica Kórnik. Strzelcem bramki Hubert Lulkiewicz. I piłka Hubert, piłka, piłka! Brawo Bartosz! Bartosz Sobkowiak 2-0 dla Kotwicy Kórnik. Łukasz Konieczny 3-0 dla Kotwicy Kórnik. Marciniak 4-0 dla Kotwicy Kórnik i jest to ósma bramka w tym turnieju Dawida. Chodź, Bartek, Dawid! Bartek! Ja!
5-0 dla Kopczycy Górnik, a strzelcem bramki Dawid Marciniak. Koniec tego spotkania, więc Kotwica Kórnik pokonuje stopera Poznań w drugim półfinale 5-1. Wiśniowski, 14. Jakub Jankowski. Trenerem drużyny jest pan Marcin Szwabik. Stoper w strojach biało-zielonych. Kopernik Poznań. Adam Bojek z 10. Tomasz Wysoczyński z 8. Adrian Rulczyński z 9. Łukasz Sochacki z 11. Maciej Frąckowiak z 13. Filip Witoń z 5. Emil Tuszyński z 18. Sebastian Wojcieszek z 4. Dawid Nowakowski z 16. Krzysztof Klimas z 6. Błażej Kuźniak i z numerem 1. Szymon Piotrowski. Trenerem tego zespołu jest pan Przemysław Redmer i Kopernik w strojach pomarańczowo-czarnych. Mateusz Płóciennik, 1-0 dla stopera Poznań. Daniel Dziekański, 2-0 dla stopera Poznań. Mateusz Płóciennik, 3. bramka dla stopera. Wszystko w bramkarze strzelamy. Bierz piłę! Bramka dla Kopernika jest strzelcem Krzysztof Klimas. Brawo, Boże, jeszcze! Daniel Dziekański, 4-1 dla stopera Poznań. Koniec tego spotkania, więc stoper Poznań zajmuje 3. miejsce w tegorocznym turnieju Suchar Cup 2012. Dla Roszyka 9-1, 9-8, Kopernik, miejsce 4. Z pierwszym numerem Bartosz Miodowicz, ale z 10. Patryk Kuberacki. Z 15. Dawid Wąsowicz, z 8. Dawid Marciniak. Z 17. Łukasz Konieczny, z 5. Przemysław Frąckowiak. Z 2. Hubert Dłukiewicz, z 18. Bartosz Sołkowiak i Michał Szolc. Tak, z 9. Wojciech Gertler i z numerem 17. Kacper Paterski. Dawid Marciniak, 1-0 dla Kotwicy Górnik. Teraz!
Koniec tego spotkania, więc zwycięzcą turnieju Suchar Cup 2012 dla Rosika 9798 Kotwica Kurnika, Suchary Sutylas na miejscu drugi. Marcin Dreyer, Kotwica Kurnik. No jesteśmy na drugim turnieju. W zeszłym roku byliśmy, też udało nam się wygrać, w tym roku po raz drugi. Cieszę się, że pokazaliśmy, że to nie była kwestia przypadku z zeszłym roku. Tylko pokazaliśmy, myślę, fajny futbol, który tutaj mógł cieszyć oko kibiców, trenerów, zawodników i z tego się cieszymy. Przeciwnicy są różni, ale naprawdę myślę, że tutaj zespoły, które się pokazały, mają potencjał. Wiadomo, że ci chłopcy muszą jeszcze dużo pracować, są to młodzi chłopcy, ale takie turnieje chciałbym, żeby odbywały się jak najczęściej. Cieszę się i jak tylko będziemy zaproszeni po raz trzeci, na pewno przyjedziemy. No, okres jest taki, że dużo bierzemy udziału teraz w turniejach, przygotowujemy się do rundy wiosennej, rozgrywek już na powietrzu. Ale przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić, że tak naprawdę w naszym klubie duży nacisk kładziemy na wyszkolenie tych zawodników, nie na wyniki. Wyniki i sprawa medali, punktów jest sprawą drugorzędną. Chcemy, żeby każdy z tych chłopców robił postępy, a w niedalekiej przyszłości, żeby jeden, może dwóch gdzieś zaistniało w piłce dorosłej, już takiej seniorskiej, gdzie moglibyśmy ich podziwiać na antenach telewizji, w radiu.